Jak zrobić Phoenix? Potrzebujemy jakiś komiks. Pokażę to na przykładzie zaczarowanej altany. Ten komiks musimy sobie zeskanować, jego planszę, albo sfotografować. I taka plansza, powiedzmy, wygląda w ten sposób. Chociaż to jest akurat z innego komiksu, ale to tylko przykład. Jak już sobie te plansze zeskanujemy, potrzebujemy wyodrębnić z nich poszczególne kadry. Do tego może nam posłużyć chociażby najprostszy program graficzny, jaki jest w Windowsie, czyli Paint. Wystarczy, że sobie do tego Painta wrzucimy taki kadr, wybierzemy sobie jakiś jeden obrazek, fragment, obojętnie. Zaznaczymy sobie to, co nas interesuje. Używając potem narzędzia przytnij, mamy wycięty kadr już konkretny, który po prostu zapisujemy. I jak już go sobie zapiszemy, ja akurat teraz mam już gotowe, więc nie będę tego robił. Jak już mamy takie kadry pocięte, to uruchamiamy kolejny darmowy program Windows Live Movie Maker i tutaj będziemy montować nasz Phoenix. Bywa się to identycznie jak w przypadku Painta, czyli na przykład bierzemy sobie kadr, potem kolejny i kolejny i kolejny. No i ten kadr na razie to jest po prostu zwykły obrazek. Musimy do tego kadru teraz dorobić jakiś dźwięk. Do tego będzie nam służył kolejny darmowy program Audacity, który jest bardzo prosty w obsłudze. Będziemy też potrzebować do tego słuchawek z mikrofonem, najlepiej, albo samego mikrofonu. Takie słuchawki, jak widzicie, nie są jakimś wielkim wydatkiem, a myślę, że uczniowie mają, szczególnie ci, co grają w domu w gry online, więc to nie jest problem. Zadamy naszych uczniów, dajemy im komiks, oni się dzielą na role, każda osoba będzie tutaj podkładała głos odpowiedniej postaci z komiksu. No i tutaj zaczyna się wtedy praca z nagrywaniem dźwięku. Mikrofon w ręce i poszczególne osoby odczytują swoje kwestie, a my to wszystko nagrywamy. Nagrywamy w bardzo prosty sposób, czyli kiedy nagramy sobie przyciskiem, nam się tutaj całość nagra. Potem możemy dowolną część, jeśli ktoś się przejęzyczy, są jakieś, prawda, pomyłki, parsknięcia śmiechem i tym podobne rzeczy, możemy sobie to bardzo prosto, to zaznaczenie, ten fragment usunąć, naciskając klawisz Delete. Możemy skorzystać z różnego rodzaju efektów. Po zaznaczeniu danego fragmentu możemy zmienić tempo, prędkość, odwrócić, no różnego rodzaju możemy tutaj dokonać różnych rodzajów modyfikacji. Jak już sobie to zapiszemy, oczywiście możemy to później wyeksportować do MP3. Jak już sobie to zapiszemy, to powstają nam pliki. Ja sobie to grupuję w folderze dialogi i taki plik znowu dodajemy do naszego programu Windows Live Movie Maker. Tu mamy nasz obrazek, a tutaj mamy plik dźwiękowy. Jak to razem będzie wyglądało, zobaczmy teraz. Już trzeci tydzień trwają narady. Każdy z pomysłów ma jakieś wady. Jeden zbyt mądry, drugi zbyt głupi. No, tu właśnie. Dlaczego mam ucięte? Dlatego, że długość dźwięku nie jest dopasowana do długości odtwarzania tego obrazka i tutaj trzeba to zmienić, wybierając w edycji nieco większy czas, dłuższy czas, na przykład 10 sekund. I teraz idziemy, ten plik będzie cały. Zobaczmy jeszcze Już raz, trzeci tydzień jak to trwają będzie narady. wyglądało. Każdy z pomysłów ma jakieś wady. No właśnie, teraz powinniśmy dodać kolejny dialog, prawda? Czyli znowu zaimportować kolejny pliczek z dźwiękiem. No i znowu musimy wydłużyć, bo teraz będą dwa dźwięki. Zobaczmy, co będzie dalej. No właśnie, czyli drugi głos już mówi kolejną kwestię. No i w ten sposób budujemy nasz Phoenix. Możemy oczywiście dodać sobie napisy na początku, na końcu. Potem wszystko, jak już mamy gotowe, zapisujemy sobie na przykład w wysokiej rozdzielczości i mamy gotowy filmik. Możemy od razu to podesłać na YouTube, na Facebook, obojętnie na co mamy ochotę. Żeby było jeszcze ciekawiej, możemy sobie dodać, również korzystając z tego programu Audacity, możemy sobie dodać jakieś efekty takie dźwiękowe, które gdzieś tam w tle się pojawiają. Na przykład
jeśli akcja się dzieje w komiksu, akcja się dzieje gdzieś na przykład w lesie, możemy dodać coś takiego. Jeśli się dzieje na ulicy, odgłosy ulicy, wysyłamy uczniów, niech nagrywają, wysyłamy ich w teren, niech nagrywają. Jeśli mamy jakieś tam inne cięcie, przybijanie, cokolwiek tam potrzebujemy, to wszystko możemy również dodać do naszego Phoenixu. Jak już to wszystko zrobimy, to oczywiście powstaje pytanie, jak my to możemy wykorzystać dalej. Oprócz samej zabawy tworzenia, oprócz tego, że uczniowie poznają nowe programy do tworzenia, czyli programy do obróbki dźwięku, do tworzenia animacji, możemy też tutaj jeszcze dodać różnego rodzaju efekty przejścia pomiędzy slajdami naszymi, tak żeby to przypominało przewracanie kartki. Tutaj mamy też różnego rodzaju efekty najazdu na poszczególne kadry. To już jest nasza inwencja i naszych uczniów, jak my to chcemy teraz zanimować. A jak już uczniowie zdobędą te umiejętności, jeśli to jest komiks historyczny, to oczywiście też się nauczą parę rzeczy z historii. A jak już nagramy wszystko, to na końcu warto jest też umieścić jakieś pytania, zadania sprawdzające, czy ci, którzy oglądali ten komiks, bo ten Phoenix możemy później pokazywać innym uczniom, którzy nie brali udziału w tworzeniu. Te pytania na końcu mogą sprawdzić, czy oni czegoś się też dowiedzieli, czy uważali podczas projekcji. I w ten sposób ten Phoenix może nam służyć później jako pomoc dydaktyczna podczas realizowania innych tematów.